arn.eu. Cześć kochani, z tej strony Dark Archon i Kiuzak i mamy dla was dzisiaj jednorazowe rozpakowanie takiej bardzo dziwnej paczki, która nazywa się Retro Crate bodajże. Brytyjska firma zajmująca się sprzedażą starych gier konsolowych wymyśliła sobie, że będzie robiła paczki w stylu Loot Crate'a i Arcade Block'a, które polegają na tym, że za bodajże 12 funtów z wysyłką przysyłają nam pakę, w skład której wchodzą 4 gry. Jedna gra ma być w pudełku, tak? Dwie gry mają być bez pudełka i czwarta gra ma być kompletnie losowa i te miały być dostosowywane na podstawie określonych platform, które im się podało, ale nas nie pytali w ogóle o platformy. W dodatku mieli nam je wysłać w przeciągu 2 tygodni od zamówienia, czekaliśmy prawie ponad miesiąc, zwodzili nas na wszystkie strony, że jest wysłana, nie wysłana, coś tam, jakieś problemy, myśleliśmy, że po prostu chcą nas zrobić w jajo, ale wreszcie doszły, nie wyglądają jakoś niesamowicie, no nie jest to jakaś szczególnie duża firma, jest to po prostu sklep z grami, który sprzedaje tego typu crate'y, a my kupiliśmy sobie dwa. 2015 jest mój, 2014 jest Kiuzaka. 1214, nie robi różnicy. I zobaczymy, czy zrobili nas w balona i czy te 12 funtów warto było wydać. Jeżeli gry będą o równowartości 12 funtów, to ja będę zadowolony. Jak będę o równowartości mniej niż 12 funtów, to będę niezadowolony. Założę się, że wrzucili nam FIFA 8, FIFA 9, FIFA 10 i FIFA 11. Będzie równowartość ile? Z 5 zł w sumie. Ale spoko, spoko. Dobra, otwieramy pierwszą pakę. 1215, czyli moją. Na środku jeszcze jakiś rachunek, żeby nie było. Retro Gamer Zone. Nie wiem, czy wysyłają do Polski. Nie powiem wam tego. Wiem, że to jest firma brytyjska. Ej, pierwsza gra, która jest w mojej paczce, jest bardzo fajna. Mamy Lilith Wars, nazywane również Lilith Wars, następca Star Foxa bodajże. To jest bardzo fajna gierka. Nintendo 64 to jest nasza gra bez pudełka. Bałem się, że będzie coś taniutkiego. Jest całkiem przyzwoite, na plus, bardzo mi się podoba. Nie jest to FIFA 08 w każdym razie. Drugie, na Sega Saturn. Jest Sega Saturn, Fighters Mega Mix. Mix bijatyk? Pierwsze słyszę o tym zestawie, jest na japońską konsolę. Ciekawe, czy Saturn ma w ogóle blokadę regionalną. Czy to zadziała? Na Saturna fajnie. Co to jest w ogóle? Wszystko w ładnie... Razem z instrukcją, ze wszystkim. Sega Saturn One presents an interactive movie. To chyba nie to. Co to w ogóle jest? Fighters Megamix. Musi być napisane coś więcej na ten temat. History of Virtua Fighter, czy to jest jakaś... O, znalazłem. Nie mam pojęcia, co to jest nadal. Czy to jest film, czy to jest... Nie, musi być gra. Są jakieś kombosy. Szkoda, że nie mówię po japońsku. Wygląda jak Virtua Fighter na screenach. Ja cię kręcę, będę tu musiał sobie zgooglować, bo nie mam bladego pojęcia, co to jest. Co ja tutaj patrzę w ogóle? Sonic. Bardzo dziwne coś na Saturna. Dojdę do tego, co to jest. Odłożymy chwilę na bok, bo mamy jeszcze dwie gry tutaj w środku. Tom Clancy's Rainbow Six Lone Wolf. Nic nadzwyczajnego, ale po raz kolejny nie jest to ani FIFA, ani Madden, więc jesteśmy na plus. Oczywiście większość tych gier to używki sprzedawane przez sklep z retrogrami, który kupuje i sprzedaje gry. I mamy nawet cenę. Funt 99. Z banku nie rozbił, ale nie szkodzi, bo poprzednie dwie gry z tą na czele już mi, moim zdaniem, rekompensują zawartość paczki. I ostatnia, czyli podejrzewam, to jest ta nasza pudełkowa. I to jest Super WrestleMania. Mamy Hulka Hogana, mamy tutaj, kogo ja tu widzę, Macho Man Randy Savage. No. Bez instrukcji tym razem, lekko uszkodzone pudełko. WrestleMania, gra sportowa. Spodziewałem się, że wypełniaczem będzie gra sportowa. Trochę szkoda, że wypełniaczem akurat tym pudełkowym jest gra sportowa.
ale nie wiem, jaka to WrestleMania była, nigdy w nią nie grałem. Wiem, że niektóre gry wrestlingowe były naprawdę dobre. Więc w każdym razie przynajmniej nie jest to FIFA ani Madden, więc jest to coś, co można faktycznie zagrać. Podliczymy potem cenę, zobaczymy, czy warto było. Coś tu jest jeszcze na samym dole. Jakaś kartka. Nie wiem, to ma być jakiś plakat czy coś? Szkoda, że się zniszczył. Zakładam, że to znaczy, że dostałem gratisowo plakat z Żółwi Ninja, drukowany ręcznie na domowej drukarce najwyraźniej. Ale fajne. Gdyby się nie uszkodził, to może bym sobie nawet gdzieś powiesił, bo wygląda całkiem przyzwoicie, no ale niestety, jak widzicie, troszkę się uszkodził. I to chyba wszystko w mojej paczce. Nic więcej nie widzę. Więc jeszcze raz dla podsumowania. Mega Mix Fighterów na Sega Saturn. Wojny o Lylat na Nintendo 64. WrestleMania i Rainbow Six Lone Wolf w mojej paczce. Ja jestem w miarę zadowolony. Spodziewałem się, że to będzie naprawdę taki randomowy mix największego szajsu, ale jest pół na pół, czyli jest całkiem nieźle. Kiuzak, jesteś gotów na swoją pakę? Tak. No to jedziemy z paką Kiuzaka. Otwieramy. Zakładam, to tak, Kiuzak będzie miał Madden 07, Madden 08, Madden 09 i FIFA 07. FIFA 7, Madden 7, NBA Jam 7. Znowu Retro Gamer Zone. Ciekawe, czy też masz plakat? Też masz plakat. Zacznijmy od niego, bo jest na samym wierzchu, ok? Może twój się nie zepsuł. Przynajmniej, pewnie będzie taki sam. Nie, inny. Sonic & Knuckles i w dodatku się nie uszkodził aż tak bardzo jak mój. Sonic & Knuckles na Sega Genesis. Fajne są te plakaty. Nie pisało nigdzie, że takie są w zestawie. Miły całkiem dodatek. Na samym wierzchu, bez pudełka, Hidden and Dangerous. Przynajmniej niezła gra, ale bez pudełka. To jest, zakładam, ten randomowy kompletnie wybór, który dorzucają jako, powiedzmy, taki gratis, że dwie gry są bez pudełek, tych dużych, jedna gra jest całkowicie losowa i jedna gra jest w pudełku. Hidden and Dangerous, nie najgorsza gra. Znowu na Nintendo 64, uwaga. Na Nintendo 64 mamy... Wow! Banjo-Kazooie, no to jest tutaj chyba... To chyba wygrało wszystkie paczki. Banjo-Kazooie to jest klasyk. Mega gierka. Samo w sobie, moim zdaniem, warte już całej paczki. Banjo-Kazooie. No, Kizak tutaj w jackpot trafił. Ogólnie obie gry na Nintendo 64 były bardzo dobre. Mamy na Xboxa... 99 pensów jest cena nawet na pudełku. Na Xboxa mamy Duma 3. Xbox to już retro, panie i panowie. Doom 3. W całkiem niezłym stanie. Z instrukcją na płytce. Płytka jest w stanie troszkę gorszym. Ale wszystkie gry są ponoć testowane i działają. Więc założymy, że tak jest. To jest wypełniacz typowy. Mamy jeszcze ostatnią grę. Uwaga. Uwaga. Madden. Yeah. Mówiłem. John Madden Football. I to nie jest 07, 08, 09. To jest taki Madden sprzed 20 paru lat. Na EA Sports. Przynajmniej masz podwójną paczkę. Masz też hokej. Więc paka... Jak widzicie, zakładam, że to jest ta pudełkowa gra, którą dostajemy. Widziałem ludzi, którzy dostawali w pudełkach na przykład SimCity 2000 w Big Boxie. No ale ty masz Maddena, więc jest okej. Z instrukcją, ze wszystkim, proszę. Piękne. No, i to chyba wszystko. Nie ma nic więcej, więc Kiuzakowa paczka Banjo-Kazooie, Hidden and Dangerous, Double Pack gier sportowych i Doom 3. Rozłóżmy może wszystko, żebyśmy mogli sobie zobaczyć zawartość obu paczek na jednym ekranie. No, mieszane uczucia mną targają w kwestii tej paczki. Jest tu taki typowy wypełniacz, ale są też naprawdę fajne perełki. Jak ty to oceniasz, Kiuzak? Może tak. Gdyby nie ten Madden... Tak, to by była super? Tak. Cokolwiek.
Wiecie co, nie jest źle, bo w zasadzie te wypełniacze to już tam kij z tymi wypełniaczami są, bo są, ale gry, które są tutaj jako główna atrakcja, są naprawdę fajne. I moim zdaniem warto, ale chyba drugi raz bym nie zaryzykował. Drugi raz bym chyba takiej paczki nie kupił. Zbyt duże ryzyko i za dużo nerwów nam zżarło w ogóle czekanie na te paczki, dopytywanie się, gdzie są. Ogólnie nie ma tragedii. Gry na Nintendo 64 zdecydowanie wygrywają. Ale wolę mimo wszystko chyba kupić na eBayu albo pójść na targ rupieci. Jakieś słowa, komentarze na zakończenie, Kiuzak? Nie, nic. Pozostał bez słów. A no, jeszcze te plakaty zostały. Nie było o nich wspomniane nic w opisie zakupu, więc fajnie, że są. Ale szału też nie robią. Dzięki za uwagę, dzięki, że byliście z nami. Zobaczymy się w następnych materiałach. Link do paczki, jeżeli z jakiegoś powodu chcielibyście mimo wszystko taką kupić, znajdziecie w opisie. A ja osobiście sugeruję mimo wszystko chyba kupowanie na eBayu i Allegro. Przynajmniej wiecie, co dostajecie, nawet jeżeli zapłacicie parę złotych więcej. Trzymajcie się ciepło, zobaczymy się w następnych materiałach. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa.